przygotowujemy właśnie nową wystawę poświęconą architekturze współczesnych kościołów w Nowej Hucie. Tytuł wystawy: Budujemy Kościół. Współczesna architektura w Nowej Hucie. Zamierzamy przedstawić 10 kościołów, 10 kościołów parafialnych, które powstały od czasu budowy Arki Pana. Jak będzie wyglądała wystawa? Przede wszystkim chcemy przedstawić krótką, fotograficzną historię budowy każdego z kościołów. Będziemy pokazywać ludzi, którzy budowali kościół. Nie tylko księdza proboszcza, nie tylko architekta, ale także głównych majstrów, murarzy, cieśli, którzy czasem społecznie, czasem niespołecznie uczestniczyli przy budowie kościoła. I o nich także należy pamiętać. Oczywiście pokazujemy ważne wydarzenia, jak na przykład w tym wypadku wzgórz Krzesławickich, wmurowanie pierwszej cegły. Tutaj akurat mamy fotografię z czasu, kiedy ksiądz kardynał Franciszek Macharski wmurowuje pierwszą cegłę pod budowę wieży dzwonnicy kościelnej w kościele Bożego Miłosierdzia. Tutaj przed sobą mam plany architektoniczne przedstawiające konstrukcję dachu kościoła na szklanych domach autorstwa Zdzisława Marca. Natomiast jak będzie to wyglądało na wystawie? Na wystawie będziemy próbować przedstawić sytuację, rzut z góry oczywiście, przekrój podłużny, poprzeczny i plany elewacji. Będziemy chcieli pokazać, jak według planu, jak zaplanował architekt kościół, a jak ten kościół wygląda teraz. Będziemy też próbować pokazać zmiany planów, bo kościół, który jest teraz zbudowany, powstawał na podstawie kilku zmieniających się planów. Taką perełką tej wystawy, myślę, będą plany architektoniczne Arki Pana, architekta Wojciecha Pietrzyka. One są wręcz doskonałe, jeżeli chodzi o rysunek. Piękne rysunki, zaznaczone światłocienie. Widać dzwony Arki Pana, które rzucają cień. Oprócz planów architektonicznych i fotograficznej historii budowy kościoła będziemy pokazywać na wystawie po jednym eksponacie z wystroju wnętrz każdego z kościołów. Między innymi z Arki Pana będzie pochodzić Matka Boska Pancerna. To rzeźba odlana w 1973 roku przez Eugeniusza Godulskiego. Odlana z odłamków wyjętych z ciał polskich żołnierzy walczących pod Tobrukiem i pod Monte Cassino w czasie II wojny światowej. Byłam dziewczyną, która nigdy nie chciała być aktorką. Zawsze chciałam być tancerką. Całe życie marzyłam, żeby być baletnicą. I jako mała dziewczynka dostałam się na balet w Gliwicach, gdzie się urodziłam. A potem przytyłam, już byłam za gruba i w ogóle za duża. I po prostu już jak nastąpił moment, kiedy próbował mnie partner podnieść i nie bardzo umiał, to stwierdziłam, że to już jest koniec kariery baletowej. No i zrezygnowałam z baletu z ciężkim sercem. I w czwartej klasie maturalnej, bo wtedy jeszcze były cztery klasy w liceum, mój kolega zapytał mnie, dlaczego nie zdaję do szkoły teatralnej, bo on wówczas się dostał do szkoły rok wcześniej. Kolega mnie przygotował bardzo dobrze, bo powiedział, że mam mieć płaskie buty, bo wysokich będą mi się trzęsły nogi, że mam ubrać białą bluzkę, granatową spódnicę i spiąć włosy. Ja to wszystko zrobiłam i jak weszłam na egzamin, nie pamiętam już, kto był na pierwszym egzaminie, na pewno nie było pani Marty, to pamiętam, że jakiś profesor popatrzył na mnie i zapytał mnie, a pani skąd przyjechała? Bo ja wyglądałam chyba dziwnie, tak... Bardzo grzecznie w każdym razie. No i egzamin miał trzy etapy, tak jak to egzaminy wtedy w szkole. I szczęśliwie się dostałam. Jureczku, wiesz co, bo tak patrzę na ciebie, a nie wiem, czy ja tak mogę, bo teraz tak... My sami jesteśmy. No. Bo ty tak coś cienko wyglądasz właśnie, coś tam nie może. Ty za dużo pijesz ostatnio chyba. No a ty już wiesz dlaczego? No właśnie nie wiem. No jak to nie wiem, przecież mam psa. A co do tego ma pies? No co ma pies? Budzę się rano, no. Usta zapuchnięte, w oczach ciemno, głowa pęka. No i pytam się, Azorku, kochany piesku, co będziemy robić dzisiaj? A on... To jest mój ulubiony dowcip. O psie. Zawsze Konradowi mówiłam tak, słuchaj, pani Marta mówiła mi jedno, pamiętaj dziecko, jak będziesz miała dobrego akompaniatora. Nigdy z nim nie romansuj. Nie romansuj, bo go stracisz. Więc my jesteśmy ze sobą 20 lat. Całą noc padał śnieg. Cii.
nagle cichy, cichuteńki przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki. Nad Wisłą szeroko murarzy rozważnie śpiew. Płynie piosenka murarska wysoko, płynie przez noce i dnie. O nowej dochucie piosenka, o nowej dochucie melodia. Jest taka prosta i piękna, i taka najmilsza z melodii. O nowej to hucie piosenka, o nowej to hucie są słowa. Jest taka prosta i piękna, i nowa jak huta jest nowa. Sto wrogów wyrosło nad Wisłą i tysiąc dróg do nich na prost. Piosenka murarska wyrosła na przyszłość, łączy dwa brzegi jak most. O nowej to hucie piosenka, o nowej to hucie melodia. Jest taka prosta i piękna, i taka najmilsza z melodii. O nowej to hucie piosenka, o nowej to hucie są słowa. Jest taka prosta i piękna, i nowa jak huta jest nowa.